Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy kolejnego eksperta. Jest nim pani prezes Fundacji Otwarty Dialog, pani Ludmiła Kozłowska. Dzień dobry i bardzo dziękujemy, że Dobra. zgodziła się pani poświęcić nam swój czas. Bardzo miło mi. Podczas dzisiejszej rozmowy skupionej wokół artykułu 11 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka poruszymy kwestię prawa do sprawiedliwego procesu w sprawach karnych, czyli takiego, w którym osoba oskarżona ma możliwość korzystania z wszelkich gwarancji koniecznych dla swej obrony i dowiemy się, w jaki sposób Fundacja Otwarty Dialog walczy na rzecz wspomnianego prawa, głównie na płaszczyźnie międzynarodowej. Na początek chciałabym przybliżyć naszym widzom fundację, której prezeskę dzisiaj gościmy i rozpocząć od pytania, czym jest Fundacja Otwarty Dialog i jakie stawiają sobie Państwo zadania. No przede wszystkim ogromnie dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Niezwykle miło mi jest z Państwem rozmawiać i opowiedzieć też o naszej fundacji i o projektach, które prowadzimy już 11 lat. Tak naprawdę fundacja była założona w 2009 roku, 9 grudnia, więc w tym roku mamy 11 lat. I bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ to była inicjatywa studencka na początku, mnie i jeszcze kilku moich kolegów, a w końcu w tym momencie my mamy trzy międzynarodowe biura. Działamy praktycznie na terenie całej Unii Europejskiej, USA, w wielu postsowieckich państwach, ale też wspieramy rządy prawa w Polsce czy na Węgrach. I na przykład bronimy sędziów, adwokatów w Turcji, uchodźców i przede wszystkim Ujgurów, tak, którzy są prześladowani w koncentracyjnych lagrach w Chinach. I we wszystkich tych przypadkach my bronimy konkretnych ludzi. I zadaniem fundacji właśnie jest dostarczenie pomocy tym, którzy walczą o prawa człowieka, którzy walczą o demokrację w swoich państwach. Kiedy wspieramy takich osób, wierzymy, że wspieramy działania międzynarodowe, dlatego żeby wesprzeć konkretne obrony praw człowieka, jednostek, które zmieniają historię swojego państwa. Więc z tym celem też prowadzimy kampanie międzynarodowe. Czasami to są poszczególne tematy, na przykład jak obrona sędziów i adwokatów, dlatego że to są tak naprawdę główni partnerzy dla obrońców praw człowieka i jedynym czasem źródłem informacji, co się dzieje z osobą, kiedy trafiła do politycznie motywowanego aresztu. No i też jednym z głównych takich naszych kierunków to jest reforma, systemowe reformy, na przykład reforma Interpolu, czy reforma procesów ekstradycyjnych, w jaki sposób mają się odbywać tak, żeby autorytarne reżimy nie nadużywali tych międzynarodowych mechanizmów karnych. Wspomniała Pani o reformie Interpolu, która jest jednym z państwaczowych przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę prawa do sprawiedliwego procesu. Wynikała ona z nadużywania tak zwanego czerwonego zawiadomienia przez państwa autorytarne, takie jak Rosja czy Kazachstan. Pani jako prezes fundacji koordynuje działania na rzecz tej wspomnianej reformy. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć coś więcej, skąd ten pomysł, co to takiego czerwone zawiadomienie i jaką rolę odegrała Państwa fundacja w pracach na rzecz tej reformy? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dlaczego to właśnie, znaczy w jaki sposób dotarliśmy do tego tematu, tak? Pani właśnie zapytała. To jest naprawdę bardzo ciekawa i ważna historia. Oczywiście, jako wielu obrońców praw człowieka, tematy, którymi my zajmujemy albo będziemy się zajmować, definiują właśnie autorytarne reżimy, które cały czas znajdują nowe mechanizmy, jak prześladować ludzi nie tylko w środku swojego państwa, ale tych, którzy zdążyli uciec i na przykład prowadzą swoją działalność opozycyjną, czy obrońcy praw człowieka, czy dziennikarską za granicą. I właśnie Interpol stał się bardzo wygodnym narzędziem dla autorytarnych reżimów ze wszystkich absolutnie państw, bez, jak powiedziałam, wyłączenia, dlatego że to jest też organizacja bardzo szanowana z jednej strony, a z drugiej strony większość państw, które są członkami tej organizacji, są autorytarne. I oczywiście to nie tylko Rosja czy Kazachstan nadużywają mechanizmów Interpolu. W tym momencie na przykład Turcja jest jednym z czołowych państw, czy Chiny, które nadużywają mechanizmów Interpolu. I to nie tylko Red Notice, czyli tak nazwane czerwone zawiadomienie, które daje możliwość natychmiastowego aresztowania, czyli daje taki sygnał aresztowania dla policji w konkretnym państwie tej czy innej osoby, ale też istnieje taki mechanizm jak diffusion, co oznacza, że to jest państwo między państwem, budują taki mechanizm,
że na przykład jeżeli już osoba wyłączona z procesu międzynarodowego poszukiwania przy pomocy Red Notice, tak, to kolejny krok nadużycia ze strony autorytarnych państw to jest diffusion, kiedy państwo do państwa wysyła rozkaz natychmiast zaaresztować tą osobę, jeżeli ona tylko się pokazuje na terenie waszego państwa. To w jaki sposób działa czerwone zawiadomienie? To nie jest tak, że Interpol oddaje rozkaz zaaresztowania tej czy innej osoby. Interpol to jest coś takiego jak mailbox, tak? Czyli to jest takie centrum, gdzie się zbierają wszystkie informacje od różnych ministerstw spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członków organizacji. I tu już decyduje każde państwo, czy ono wierzy decyzji i rozkazu innego państwa, czy nie. I naszym zadaniem było właśnie wybudować świadomość, że niestety wielu państw nadużywają tego zaufania, nadużywają kanalów Interpolu, ponieważ Interpol słynął jakoś coś takiego potężnego, międzynarodowego, na pewno, który nie może zrobić żadnej pomyłki. I okazuje się, że właśnie może. I czasami te pomyłki kosztują życia komuś, i nawet dzieci mogą być w taki sposób uprowadzane przez autorytarne reżimy, żeby trzymać ich jako zakładników. Więc nasza historia rozpoczęcia i reformy Interpolu zaczęła się właśnie od historii wykradzenia rodziny jednego z czołowych opozycjonistów Kazachstanu, Muchtara Abliazowa. Jego córka, 6-letnia i żona właśnie byli porwani z Włoch w 2013 roku. I okazało się, że kazachskie władze, nadużywając kanałów wymiany informacji, czyli nawet nie opublikując czerwone zawiadomienia, a po prostu wykorzystując kanały komunikacji mailowej, po prostu wymianą informacji pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Kazachstanu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Włoch za pomocą kanałów Interpolu wymieniały się informacją, że musicie zatrzymać te osoby, prawdopodobnie oni mają fałszywe dokumenty. Prawdopodobnie. Nikt nie zaczął od strony włoskich organów ścigania sprawdzać, czy faktycznie to są fałszywe dokumenty, czy to są prawdziwe dokumenty, tylko dlatego, że to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, szanowana organizacja międzynarodowa, tak, jakby na międzynarodowym poziomie, wydała taką rekomendację Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przez Interpol Włoch, wykorzystano to było jako automatyczny pretekst dla tego, żeby porwać tych dwóch osób, między innymi tę 6-letnią dziewczynkę z domu i później natychmiast wysłać czarterowym samolotem do Kazachstanu. I to był oczywiście jeden z takich najbardziej potężnych i głośnych przypadków, dlatego że to było bezprecedensowe. Oczywiście, kiedy my zaczęliśmy się tym tematem zajmować, mało kto wierzył, że w ogóle możliwa jest reforma Interpolu. I powiem szczerze, my próbowaliśmy się skontaktować z bezpośrednio Interpolem i nie było tam żadnych nawet kontaktów, które by chcieli odpowiedzieć, czy jakoś zareagować na prośby społeczeństwa obywatelskiego. Nieważne, czy ty jesteś międzynarodową organizacją, czy ty jesteś prawnikiem, czy ty jesteś jakąś krajową organizacją, po prostu ciebie było ignorowano. Otóż, co można w takiej sytuacji zrobić? Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jakie organizacje międzynarodowe mogą mieć wpływ na rządy, na rządy państw, które są członkami Interpolu. I otóż mamy takie platformy, na przykład jak Parlamentarna Rada OBWE. I tam właśnie odbyło się pierwsze wysłuchanie, dlaczego Interpol musi być reformowany. Mieliśmy wsparcie od brytyjskich, hiszpańskich, portugalskich i niemieckich posłów. I wtedy zaczęła się pierwsza dyskusja. A później przenieśliśmy tę dyskusję na krajowe parlamenty, dlatego że oni właśnie mogli rekomendować swoim Ministerstwom Spraw Wewnętrznych być bardziej bacznymi na prośby autorytarnych państw. I oczywiście, jak tylko ta sprawa stała się głośna międzynarodowo, zaczęliśmy otrzymywać informacje, że takie same przypadki łamania międzynarodowych mechanizmów Interpolu też w Hiszpanii, na przykład z Rosji. Mnóstwo było opozycjonistów sprawy bolotnej, czyli tych masowych protestów w 2010-2011 roku. Większość obrońców praw człowieka albo po prostu tylko uczestników protestów, opozycjonistów, oni byli prześladowani za pomocą Diffusion albo Red Notice. Of course, zwyczajnie Bill Browder, jedna z tych osób, które najbardziej była ścigana do dzisiaj, też jest cały czas, pomimo całej reformy i całej kampanii adwokacyjnej międzynarodowej, którą on prowadzi,
też wspierając różne organizacje pozarządowe na rzecz reformy Interpolu, dalej jest niezmiennie atakowany przez Rosję, żeby jednak jakoś jego włączyć w ten międzynarodowy poszukiwanie przez Interpol. Więc mamy mnóstwo przypadków i oczywiście w tym momencie, tak jak powiedziałam, jednym z najbardziej czołowych naruszycieli międzynarodowych mechanizmów to jest Turcja. Turcja i Chiny. I co ciekawe, że Chiny też zajmują jedną z kluczowych pozycji w Interpolu, tak samo jak i Rosja, jako wiceszefowej, albo w ogóle pretendowali na przykład na przewodniczącego Interpolu. W tym momencie mamy jeszcze bardziej taką niezwykłą sytuację, albo zwykłą sytuację, to zależy z jakiego punktu widzenia patrzeć, ponieważ z Arabskich Emiratów też pretendują osoby, które wcześniej uczestniczyli w torturach różnego rodzaju obywateli, też pretendują na to, żeby być kierownictwem tej organizacji. Otóż mamy bardzo dużo problemów i było to niezwykle ciężko donieść też do organów na przykład rządowych. Przede wszystkim robiliśmy to za pomocą posłów, europosłów i oni byli naszym głosem, donosili naszą pozycję, też pomagali nam wprowadzić legislacyjne zmiany na poziomie krajów, a później też na poziomie międzynarodowym. Na przykład też ukazał się taki raport na podstawie też między innymi naszej pracy. To jest taki specjalny raport stworzony na prośbę Podkomitetu Praw Człowieka w Parlamencie Europejskim. I on de facto też był kluczowym momentem, żeby rządy, parlamenty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości wzięli do serca i zrozumieli, że to jest problem systemowy. I niestety on dotyczy wielu przypadków, ponieważ tylko nasz raport, mieliśmy setki przypadków, z tych setków przypadków wybraliśmy blisko 50 tych najbardziej politycznie motywowanych, najbardziej znanych przypadków z różnych państw, które świadczą o tym, że niestety łamanie zasad Interpolu, czyli artykułu 3, czyli wykorzystywanie czerwonego powiadomienia albo diffusion, tak, państwa do państwa, kiedy wysyła zapytanie o areszcie, jest systemowym i po prostu się łamie nagminnie, a szczególnie od tych państw, które są w kierownictwie, albo na przykład w tym momencie my mamy szefa Komisji po kontroli za filami w Interpolu, to jest taka struktura, która tak naprawdę ma dbać o to, żeby Interpol nie był nadużywany. Otóż szefem tego ciała jest osoba z Mołdawii, były szef Ministerstwa Sprawiedliwości, który odpowiada za polityczne represje w Mołdawii. I oczywiście, kiedy taka osoba stoi na czele tej organizacji, szczególnie tego specjalnego ciała wśród Interpolu, i ma robić wszystko, żeby Interpol był nienadużywany, wiele organizacji pozarządowych, między innymi my, też mamy dużo wątpliwości, czy faktycznie on tą funkcję wykonuje rzetelnie. I jednym z głównych zadań, po tym jak taka osoba była wybrana na takie stanowisko, było oczywiście uświadomienie wszystkim rządom, uświadomienie parlamentom, kto stoi na czele tego ciała i w jaki sposób my w ogóle możemy przeciwdziałać nadużyciu Interpola. Bardzo dziękuję. Było bardzo trudne. Próbuję to wytłumaczyć jak najbardziej łatwym sposobem, ale oczywiście, jeżeli jest cokolwiek niezrozumiałe, bardzo proszę śmiało pytać. Jasne. Bardzo Pani dziękuję za przybliżenie tej historii. Pokazuje ona, że żadna instytucja nie jest nieomylna, także bardzo absolutnie ważna inicjatywa z Państwa strony. Ale oprócz tego byli Państwo także zaangażowani w walkę, jak też Pani wcześniej wspomniała, politycznie umotywowanym sprawom ekstradycyjnym kazachstańskich i rosyjskich członków opozycji, działaczy społeczeństwa obywatelskiego, a także dziennikarzy ściganych przez Kazachstan i Rosję w krajach Unii Europejskiej. Czy może nam Pani przybliżyć sytuację łamania prawa do sprawiedliwego procesu sądowego członków opozycji politycznej w tych państwach i co Państwu udało się zdziałać na rzecz takich osób? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w takich państwach jak Rosja, Kazachstan, też Mołdawia, na przykład, gdzie my bardzo obszernie pracujemy, czy Azerbejdżan, sąd jest po prostu jednym z czołowych instrumentów do ścigania politycznego. To nie jest ciało, które jakby niezależne, czyli to jest konkretna na przykład działka władzy, które pozwala równolegle sprawdzić, czy faktycznie inne rządy, jak to powiedzieć po polsku, jakby części władzy, tak, czy faktycznie oni wykonują wszystko zgodnie z prawem.
I czasami prawo jest na tyle szybko zmieniane, na przykład jak w Kazachstanie konstytucja się zmieniała w ciągu aż 15 minut. I głównie za pomocą SMS-ów, które były rozsyłane od lidera nacji Nursultana Nazarbajewa do senatorów, którzy siedzieli w parlamencie, i to było widać absolutnie w trakcie transmisji, że oni po prostu dostawali SMS-y i instrukcje, w jaki sposób, za co mają głosować, ponieważ totalnie się nie znali, co się odbywa. I oczywiście w jaki sposób było zwołane też to posiedzenie, i oczywiście potem jak wybuchł ogromny skandal, że w ciągu 15 minut za pomocą SMS-ów była zmieniana konstytucja, to w ogóle odwołano było takiego rodzaju transmisję z sali plenarnej parlamentu kazachskiego. Otóż to po prostu jeden z przykładów, w jaki sposób zmienia się ustawodawstwo, szczególnie główny dokument, konstytucja państwa, a co już mówić o sędziach. Sędziowie na przykład w Kazachstanie, jak i w Rosji i też w Mołdawii, wyznaczają się osobami, które rządzą, czyli na przykład prezydent osobiście wyznacza każdego sędziu i zdejmuje tego również tak samo. Mniej więcej w takim samym układzie funkcjonuje to w Mołdawii, funkcjonowało do momentu, póki oligarcha Vlad Plahotniuk kontrolował całkowicie państwo. W tym momencie się odbywa tranzyt władzy, udało się opozycji wygrać wybory prezydenckie, walczą w tym momencie o to, żeby osiągnąć przedwczesne wybory do parlamentu, żeby jednak osiągnąć tą jakby konsekwentnie zmianę władzy i faktycznie być w stanie zrobić jakiekolwiek reformy. Natomiast w Rosji oczywiście tak samo jak i w Kazachstanie czy w Azerbejdżanie bez szansów. Sędziowie tak samo zależni są od niestety reżimu Putina czy na przykład innego dyktatora w odpowiednim państwie. I nawet francuski sąd, to też bardzo ciekawe, który rozpatrywał sprawę Muchtara Blazowa, jednego z czołowych opozycjonistów, i jego sprawa jest bardzo pokazowa, dlatego że on był ścigany przez Kazachstan, ale nie tylko przez jedno kazachskie państwo, tylko też za pomocą Rosji czy Ukrainy. Był zmuszony odsiedzieć 3,5 lata we francuskim więzieniu w oczekiwaniu wydania decyzji. Kazachstan na masową skalę zdefraudował sądownicze dokumenty, na przykład było przywieziono tysięcy stron z Kazachstanu, które w ogóle oczywiście, jeżeli przeanalizować, okazują się absolutnie nie mające sensu, natomiast musisz to przeanalizować, musisz przebrnąć przez te tysiące stron, a to oznacza dla nich kupić czas. Czyli w ciągu tych 3,5 lata, póki sędziowie różnych instancji próbowali się dobić prawdy wśród tych dokumentów, zweryfikować to, co mówią obrońcy człowieka, sama Blazów i system rządowy Kazachstanu za pomocą sądu czy prokuratury, po prostu minęło 3,5 lata, tak? I oczywiście później oni zrozumieli, że to było wszystko politycznie motywowane, ale reżim był w stanie w ciągu 3,5 lata faktycznie całkowicie wymordować całą opozycję, społeczeństwo obywatelskie, media, zamknąć więzienia i ogromną liczbę więźniów politycznych, albo nawet niestety rozstrzelać pracowników rafinerii naftowych, jak to się stało w Żnauzen. I stąd zrozumienie konsekwencji dla innych państw nadużycia międzynarodowych mechanizmów, w tym na przykład ekstradycji, czyli na przykład zamknięcie konkretnej czołowej figury opozycyjnej, czyli jakiegoś dziennikarza, który prowadzi jakieś śledztwo dziennikarskie, jak to było w przypadku na przykład Rosji przeciwko mafii rosyjskiej, czy na przykład jakichś czołowych aktywistów, którzy prowadzili protesty w Rosji, czy w Mołdawii, czy na przykład w Azerbejdżanie, to wszystko oznacza, że osoba jest tak naprawdę prześladowana i może być uwięziona z reżimem autorytarnym nawet na terenie demokratycznych państw. I tu mówimy o nadużyciu zaufania, tak samo jak w przypadku z Interpolem i w przypadku ekstradycyjnych zapytań, to jest nadużycie zaufania, czyli jedno państwo łamie mutual legal trust. Tak? To są głośne słowa, które zazwyczaj powtarza jeden urzędnik na konferencji prasowej z drugim urzędnikiem na konferencji prasowej, na przykład z państwa autorytarnego i z państwa demokratycznego. Otóż ten mutual trust, czyli to zaufanie, które mają między sobą państwa, ono nic nie znaczy dla autorytarnego państwa. I tu trzeba o tym zawsze pamiętać. I
spotykaliśmy się z tym, że nawet prawnikom bardzo ciężko w to uwierzyć, ponieważ oni byli nauczeni w taki sposób, że jednak system sądowy, co by nie było, jakie to państwo nie było, on stawia opór. Otóż francuski sąd, który przestudiował tak naprawdę już 6 lat, ponieważ Blazow w tym momencie już przybyła we Francji 6 lat, 3,5 roku spędził w areszcie i 3 na wolności w tym momencie był. Natomiast on oczekiwał przez dłuższy czas azylu, żeby mu wydali we Francji. I ten przypadek też warty uwagi, dlatego że kazachskie władze, wiedząc, że na przykład sprawy ekstradycyjne też zatrzymują się albo w ogóle odmawia się w ekstradycji w momencie, kiedy osobie przedziela się azyl, próbują wpływać na instytucje, które wydają czy nie wydają azyl w państwach europejskich. I tak samo jak w przypadku z Interpolem, z ekstradycjami, oni próbują wywrzeć presję i podważyć zaufanie tak naprawdę do osoby, która ubiega się o azyl za pomocą ogromnej masy fake newsów czy na przykład sfabrykowanych dokumentów. I zanim ktokolwiek spróbuje zrozumieć ten cały ogrom informacji, oczywiście mija czas. I oczywiście w tym czasie ta osoba jest narażona na różnego rodzaju prześladowania. I oczywiście nie ma bezpieczeństwa, które by mogło gwarantować na przykład wydanie azylu politycznego w tym czy innym państwie. I mamy takie przypadki też w Belgii, mamy takie przypadki też z obywatelami Turcji, przede wszystkim prawnicy. Mamy też takie przypadki w Niemczech, kiedy właśnie niestety za pomocą, znowuż takie nadużycia zaufania między państwem autorytarnym i państwem demokratycznym, udaje się uzyskać wszystkie bankowe informacje, informacje dotyczące ubezpieczenia, w ogóle rozmów telefonicznych, czy jakichkolwiek innych informacji, które świadczą o działalności osoby politycznie ściganej na terenie demokratycznych państw. I to się robi za pomocą właśnie mutual legal request. I to jest kolejna, ja bym powiedziała, schodka po ekstradycjach i nadużyciu Interpolu, które w tym momencie wykorzystują państwo autorytarne na masową skalę, dlatego żeby zbierać informacje o tym, z kim się spotyka, co robi i gdzie wydaje pieniądze, gdzie mieszka, nawet mieć dostęp do mieszkania, między innymi też prawników, obrońców praw człowieka za pomocą policji demokratycznego państwa. I to jest naprawdę przerażające, ponieważ w tym momencie rozumiemy, że żaden z takich mechanizmów, które mieliby bronić osoby politycznie ścigane, nie działa i nie broni tej osoby szczególnie wrażliwej przed autorytarnym państwem, które ściga go politycznie. Więc biorąc cały ten kontekst pod uwagę, my oczywiście znowuż taki za pomocą posłów czy europosłów nabliżaliśmy ten temat i tutaj szczególnym platformą dla wytłumaczenia tych procesów służy Parlamentarna Rada Europy. W Strasburgu spotykają się 3 razy w roku. Niestety oczywiście w tym momencie to jest duży problem, dlatego że COVID i w ogóle społeczeństwo obywatelskie nie ma możliwości dotrzenia z informacją czy spotykania się z posłami, żeby przybliżyć informację, co się dzieje obecnie. Natomiast wcześniej udało się nam też zainicjować specjalny raport, tak samo jak na przykład w przypadku Parlamentu Europejskiego i ten raport rekomenduje rządom i parlamentom państw Rady Europy, w jaki sposób oni muszą zmodyfikować swoje ustawodawstwo, by wykluczyć nadużycie Interpolu, nadużycie ekstradycji, ale tak, tam też Interpol, ekstradycji i Mutual Legal Assistance. Czyli to kooperacja międzynarodowa karna. I na ten moment tych trzy mechanizmy, które są bardzo obszerne, tak jak powiedziałam, oni całkowicie pokrywają absolutnie wszystkie działki życia prywatnego. W tym momencie oni mniej więcej chociażby jakoś naświetlone. Natomiast to jest długa droga, jak każde państwo, jak w przypadku z Interpolem, jak w przypadku z ekstradycjami, będzie implementować i zmienić swoje odpowiednie ustawodawstwo, które da prawo do obrony praw człowieka, szczególnie tych osób politycznie prześladowanych. Na przykład tu w Belgii też przypadek związany z Kazachstanem. Jedna z moich
koleżanek i obrończyni praw człowieka z Kazachstanu, która otrzymała uchodźstwo polityczne w Belgii, Bota Jardimali, ona jest bardzo znana prawniczka i uchodźczynia. I ona była dwa razy, były podstępy, żeby ją porwać na terenie Belgii. Belgijskie służby specjalne przeszkodzili temu, obronili ją wtedy. Natomiast Kazachstan po wszystkich próbach porwania, ekstradycji, czy przeszukiwania ją przez Interpol, w tym momencie wykorzystuje ten trzeci mechanizm, czyli Mutual Legal Assistance Request. I to jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ właśnie kiedy my rozmawialiśmy o tych wszystkich, nadużyciu wszystkich tych trzech mechanizmów w Parlamentarnej Radzie Europy, w jej mieszkaniu wyrwali się policjanci z Kazachstanu i z Belgii i przeszukali mieszkanie, zabrali wszystkie jej dokumenty dotyczące na przykład świadectw ofiar tortur, które byli anonimowo publikowane, natomiast oczywiście tam byli kontakty wrażliwe, czy na przykład wszystkie komputery, telefony, wszystkie notatki. I do tego miało dostęp od razu przedstawiciele władz kazachskich, od razu było włamane na jej pocztę, od razu włamane było na jej iCloud i Twitter, gdzie ona najwięcej publikowała takich informacji krytykujących władze kazachskie. I co się okazuje, że w Belgii w tym momencie była taka zmiana ustawodawstwa kilka lat temu, która wykluczyła prawo Boty w jakikolwiek sposób bronić siebie. Czyli ona nie może osiągnąć tego, żeby wrócić do siebie swoje dokumenty, zatrzymać wydania tych dokumentów do Kazachstanu, czy w jakikolwiek sposób uzyskać nawet informacje. I to jest jeden z przykładów. Z jednej strony Belgia wydała jej azyl polityczny, obroniło przed nadużyciem Interpolu, ekstradycji, przed porwaniem. Natomiast tu ten trzeci mechanizm, który absolutnie jest nieznany, Mutual Legal Assistance, okazał się na tyle efektywny, że nawet byli w stanie policjanci wejść do jej domu, do osoby, która jest prawniczkiem, tak, która jest azylantką, która ma azyl, i absolutnie zabrać wszystko, tak, wystraszyć jej matkę, która była w tym mieszkaniu, jej syna, który też jest osobą, która otrzymała azyl i jest szczególnie chroniony. Cała ta ochrona była złamana, można powiedzieć, w jednym momencie, kiedy policjanci kazachscy, służby specjalne mieli dostęp do jej mieszkania i de facto okazało się, że oni w ogóle śledzą za jej mieszkaniem, wynajęli mieszkanie vis-a-vis jej jakby domu i po prostu non-stop 24 godziny na dobę monitorowali wszystko, co się dzieje, kiedy ona wchodzi, kiedy wychodzi, i mieli absolutnie dostęp informacji do banków, do każdego jej kroku. I to oczywiście przeraża. Przeraża na ile na dzień dzisiejszy państwo autorytarne mogą mieć dostęp do każdego człowieka, którego oni po prostu wyznaczą i poproszą w zaufaniu demokratyczne państwa wydać informację o tej osobie. Rozumiem, bardzo dziękuję pani za przybliżenie jeszcze tej kwestii. A czy biorąc pod uwagę to wszystko, co zostało powiedziane do tej pory, czy pani zdaniem właśnie Europa Wschodnia i Azja Centralna są szczególnie narażone na to łamanie prawa do sprawiedliwego procesu, czy może dostrzega pani też to niebezpieczeństwo w innych regionach? A z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o sądownictwo, oczywiście mamy najwięcej szansów obronić siebie i to nawet odbywa się w Polsce za pomocą niezależnych sędziów, które w tym momencie trzymają opór różnego rodzaju próbom i atakom ze strony na przykład rządów Partii Prawa i Sprawiedliwość w Polsce, czy na przykład też w Węgrach Orbana, tak? Więc niezależne sądownictwo oczywiście nie można porównać do tego tak zwanego sądownictwa w państwach Azji Środkowej. To nie ma nic wspólnego. Ale oczywiście my widzimy, że tak jak wcześniej na przykład była taka trajektoria ruchu, że państwa europejskie dawali swoje doświadczenia innym państwom, które dążyli do demokracji. W tym momencie my widzimy absolutnie inny kierunek, czyli autorytarne państwa właśnie za pomocą nadużycia międzynarodowych mechanizmów transferują swoje najgorsze tradycje do państw Unii Europejskiej, do USA, Kanady i tak dalej. Nadużywają Interpol, nadużywają ekstradycyjnych mechanizmów. Sędziowie bardzo często nie rozumieją,
od razu sytuację, ponieważ w mediach bardzo mało się mówi o tym, co się dzieje w tych państwach. Oni ufają informacje od sędziów, prokuratorów, autorytarnych państw, bardzo często niestety. I to ma konkretne przełożenie na życie każdego z opozycjonistów, czy nawet ich członków rodziny bardzo często. I czy jest jakiś postęp? Zdecydowanie jest. Na przykład dużo łatwiej jest bronić osób z Rosji, czy na przykład Kazachstanu, czy na przykład z Turcji, Azerbejdżanu w tym momencie w państwach Unii Europejskiej. Oni już są bardziej świadomi tego, że faktycznie w tych państwach dyktatura. Natomiast te dyktatury nie siedzą na miejscu, oni szukają nowych i nowych narzędzi, w jaki sposób mogą przesiadywać osób za granicę. Tak jak powiedziałam, na przykład ten nowy mechanizm Mutual Cooperation Assistance między państwami autorytarnymi i państwami demokratycznymi. Więc tu należy znowuż taki zrobić ogromną pracę uświadomienia rządom państw demokratycznych, w jaki sposób cynicznie wykorzystuje się ich zaufanie. I na koniec jeszcze chciałabym zapytać, ponieważ jest Pani inicjatorką powołania, a od 10 lat właśnie prezesem Fundacji Otwarty Dialog, która działa na rzecz praw człowieka, jak Pani wspomniała, też nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Czy dostrzega Pani zmianę w przestrzeganiu praw człowieka na świecie na przestrzeni właśnie tych 10 lat, na lepsze bądź gorsze? To jest bardzo trudne pytanie. Odpowiem dlaczego. Dlatego, że to jest nieskończona walka. Z jednej strony udało się wygrać bardzo dużo. Wyobraźcie sobie Pani studentek PhD, tak, doktorantek z Polski, z Lublina, która potrafi występować przed audytorią wszystkich ministrów spraw albo przedstawicieli ministrów spraw wewnętrznych, ponad 100 państw w Lyonie Interpolu, które po prostu patrzą na mnie jako bardzo często młodą kobietę, blondynkę, który normalnie w ich państwach nie ma prawa na nic do powiedzenia, nawet nie ma prawa jazdy, tak? Albo po prostu nie ma żadnych praw. I w tym momencie ja im rekomendowałam, w jaki sposób oni mają przestrzegać praw osób politycznie prześladowanych, nie nadużywać międzynarodowych mechanizmów. I nasze rekomendacje, które wcześniej były powiedziane, że oni nigdy nie będą wcielone w życie, jednak po 4 latach walki i współpracy z posłami, innymi organizacjami pozarządowymi były przyjęte i nadal oczywiście my walczymy o to, żeby oni byli całkowicie wykorzystane przez Interpol i żeby Interpol całkowicie był transparentny, a nie tak po prostu czarną furtką dla autorytarnych i dyktatorskich reżimów. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, żaden reżim nie stoi na miejscu. Chiny wykorzystują najnowsze technologie dlatego, żeby śledzić osób za granicą. Wykorzystują różnego rodzaju dyplomatyczne i handlowe swoje umowy dlatego, żeby wpływać na to, żeby media na przykład mniej opublikowali jakąkolwiek informację o prześladowaniach politycznych, bardziej żeby publikowali informacje dotyczące transparency, tak, czy jakiś rozkwitu gospodarki w Chinach, tak, natomiast milczeli o łamaniu praw człowieka. I to jest nieskończona walka. Natomiast z drugiej strony, w związku z pandemią, w związku z tym, że każdy w tym momencie odczuwa na sobie, na ile to jest ważne, jednak mieć niezależne instytuty władzy, które potrafią bronić naszych praw, nieważne, czy ty jesteś obywatelem Unii Europejskiej, czy ty jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy Polski, czy Węgier, czy Włoch, Czech i tak dalej. Jednak bardzo ważne, żebyś ty miał chociażby jedną taką możliwość skorzystać z swojego prawa do obrony i być obronionym. I stąd rola organizacji pozarządowych, szczególnie obrońców praw człowieka w tym momencie jest niezwykle ważna. W tym momencie jeszcze nie wszyscy rozumieją, na ile to jest ważne wspierać organizacje pozarządowe, które bronią praw człowieka. Nie wszyscy rozumieją, na ile to jest ważne też patrzeć, co się dzieje u sąsiada, albo nawet trochę dalej, dlatego że COVID pokazał, że ignorancja, naruszenie praw człowieka, w tym momencie my mówimy o prześladowaniu lekarzy w Chinach, którzy chcieli powiedzieć od razu, na ile to niebezpieczna była choroba, kosztuje każdemu z nas.
wszyscy jesteśmy w tym momencie pod tak zwanym domowym aresztem, tak? Cudzysłowie, to tak naprawdę do tego się sprowadza. Musimy nie spotykać się ze swoją rodziną, musimy bardzo uważać i wszyscy jesteśmy uwięźnieni, a właśnie dlatego, że jeden bardzo autorytarny reżim zadusił głos wolności, zadusił głos niezależnych lekarzy, którzy chcieli uprzedzić świat o tym, na ile to jest niebezpieczna choroba. I dzisiejsze czasy prawa człowieka mają absolutnie globalny wymiar. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozumie, to będzie to naprawdę ogromna cena dla niego, żeby zrozumieć. I stąd mój oczywiście największy wniosek i największa rada każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, i nieważne, czy to jest obywatel, rezydent i po prostu mieszkaniec Unii Europejskiej, dbać o prawa człowieka. To naprawdę nieproste słowa. To się coś jak powietrze. Dopóki ono jest czyste, oddychamy, nie czujemy różnicy, nie cenimy. Natomiast jak to powietrze się psuje, jak już nie ma czym oddychać, to człowiek się dusi, życie się kończy. Tak samo bez praw człowieka życie się kończy. I wielu jest przykładów, że to naprawdę bardzo dużo później ma przełożenie na każdym z nas. Więc walczyć warto. Prawa człowieka to nie jest coś, co daje się na zawsze. Zmiany są, ale te zmiany potrzebują wsparcia i cały czas pracy. To nie można osiągnąć i po prostu uspokoić się. To już wszystkie pytania ode mnie. Bardzo Pani dziękuję za tę niezwykle interesującą i inspirującą rozmowę, za nakreślenie sytuacji praw człowieka w krajach, o których nie jest głośno, tak jak Pani wspomniała, czy to w Polsce, czy też w innych krajach europejskich. Także za to bardzo dziękuję. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Otwarty Dialog, gdzie Państwo publikują dużo informacji też na temat swoich działań. Na ten moment, w związku z tym, że rozmowa odbywa się w okresie przedświątecznym, chciałabym życzyć Pani spokojnych, przede wszystkim zdrowych świąt i szczęśliwego roku. I jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Ja również dziękuję i życzę wesołych świąt, zdrowych świąt i obrony praw człowieka. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.